legalna strona mówiła o konopiach przemysłowych i to jest legalne w Polsce i co z tego, co za tym idzie. Też to było zablokowane, niech pan sobie wyobrazi. Dzisiaj Facebook blokuje bardzo dziwne informacje, bardzo dziwne treści. Tak jakby sprawy związane w ogóle z konopią przemysłową są w Polsce w mediach bardzo często blokowane, mimo że konopia przemysłowa od wielu lat jest legalna. Mało tego, odnosimy bardzo dobre rezultaty na tym polu, choćby nawet w związku z lekami. Oprócz zastosowania w 40 paru tysiącach różnych działów, jeżeli chodzi o świat, to budzi pański sprzeciw. Wszystkim oni mają. I o tym będziemy rozmawiać. Panie Piotrze, bardzo panu dziękuję za wizytę w studiu. Dzięki. Do miłego, do zobaczenia. Na razie. Cześć. Panie Robercie, poseł niezrzeczony, ex-Kukiz 15, co niełatwo, co nie trudno było od początku odkryć. Narodowy. Tak jest. Pan się dziwi, że wam te profile zamykają. Konsekwentnie od lat służyły do tego, żeby się zwoływać, organizować, maszerować. I jakoś formować. Takiego mieliście pecha, że za każdym razem ta marsza się kończy bijatyką. Nieprawda. Nieprawda? Ten spalony wóz TVN-u, te zniszczone wozy Polsatu. To w zeszłym roku, panie redaktorze, marsz był największy, ponad 100 tysięcy ludzi. I wystarczyło, że służby, była akurat zmiana władzy, nie wiedziały do końca jak się zachować, więc zachowały się przyzwoicie. I marsz był spokojny, a był największym marszem niepodległości Ale wcześniej nie były spokojne. Bo były lewicowe kontrmanifestacje, blokady. W tym roku również jakieś blokady się nam szykują, ale mam nadzieję, że mimo to będzie spokojniej, sobie poradzimy z tym wszystkim. Natomiast wystarczyło, że policja zachowała się mądrzej niż co roku i już było w porządku. A kto spalił ten wóz transmisyjny? Kto zdemolował wóz Polsatu? Myślę, że to był chyba wóz TVN-u. Zdemolowany wóz Polsatu. Myślę, też. Że sprawcy zostali ukarani. Zdaje się, że wyrok... Myślę, że zostali ukarani, a mieli coś z panem wspólnego, czy nie? Nie byli to żadni działacze narodowi, żeby była jasność, bo jakby to byli działacze narodowi, to byśmy o tym wiedzieli, albo byśmy się jakoś tymi procesami interesowali. Panowie Jura Szyński i Popczyk, bo nazwiska zostały podane do wiadomości publicznej, nie mieli z panem nic wspólnego. Nie, pierwsze słyszę w ogóle o tych nazwiskach. Mhm. A jak to jest, że za każdym razem, kiedy jakoś tam się na przykład z Krzysztofem Bosakiem ścierałem na Twitterze, to fala hejtu rosła do sześcianu. To nie jest tak, że macie tak fantastycznie zorganizowaną grupę, która potem pisze takie rzeczy, że algorytmy Facebooka albo Twittera, Twittera wam nie zamknęli, zdaje się, ale algorytmy Facebooka Twitter się blokują. Nie, panie redaktorze, zresztą fala hejtu... Jeszcze chwilę i usłyszę, że panowie gołąbki pokoju. No. Nie jesteśmy gołąbkami pokoju wbrew tej grafice, którą pan mi rzucił za plecy. Bardzo atrakcyjna, czerwonej, prawdziwa i czerwonej niczego tu nie montowaliśmy. Poświaty i groźnego nastroju, w jakim państwo mnie tutaj prezentują. Nie jesteśmy gołąbkami pokoju, jesteśmy zdecydowanymi ludźmi, którzy walczą o polskie interesy. Natomiast Facebook oczywiście stosuje cenzurę ideologiczną, ponieważ treści obraźliwe, treści atakujące, takich zresztą, których na naszych profilach nigdy nie było, są obecne na Facebooku. Ja zrobiłem sobie kwerendę dosłownie przed przyjściem tutaj do studia, bardzo, bardzo szybko. Ja mogę panu redaktorowi i państwu pokazać, jakie są treści w tej chwili, dosłownie dzisiaj na Facebooku, których Facebook nie usuwa, nie cenzuruje, począwszy od komunistycznej młodzieży Polski, tak, czyli propagowanie totalitarnego systemu, komunistyczne strony również obcojęzyczne, poprzez na partii Razem symbol waginy, symbole religijne, poprzez obrażanie Jana Pawła II w najróżniejszy sposób. A ta swastyka to czyja, przepraszam? To jest właśnie swastyka. Nie, z powrotem, to jest jeszcze raz swastyka na profilu obrażającym Jana Pawła II. Mhm. To są właśnie profile, których Facebook nie chce usuwać, których pani Sylwia de Weidenthal mówi, że ona nie wie, czy to są fakty, czy nie są fakty. Jest, a wy to oczywiście maszerując tymi pochodniami, pokazując to wszystko na tym, to w ogóle wszystko jest okej. Okay. Więcej pan oczywiście także nigdy w życiu nie nawoływał do przemocy i nigdy pan nie został skazany na to przez sąd nieprawomocnie. Zgadza się, prawda? Pan redaktor pozwoli, że zacytuję. Kiedy zgłaszane są profile takie jak na przykład ale papieża to ty szkaluj, kiedy wstyd mi za Armię Krajową lub jebać żołnierzy przeklętych, tak jest, przepraszam, przed 22, to Facebook odpisuje i mam całe litanie. Tak, ja też mam całe. Nie
litanię idiotycznych odpowiedzi Facebooka, ale przepraszam, naruszenia pana zapytać, treści. Czy pan uważa, więc że pytanie, jeśli jedni ładują kijem, to pan on może odpowiedzieć pałką? Nie, nie o to chodzi. Nie, a ten wyrok za podżeganie do ataku na policję, to skąd się wziął w pańskim przypadku? Wyrok za podżeganie do ataku na policję. Panie redaktorze, w 2014 roku wybuchła ta afera taśmowa. Tak. Przeprowadziliśmy manifestację, która dotarła pod Sejm. Jeśli kogoś interesuje, jak ta manifestacja wyglądała i co ja wtedy mówiłem, to znaczy, kiedy prosiłem policję, żeby nie blokowała legalnej manifestacji, nie rozbijała nas, za co zresztą potem trafiliśmy z kolegą Krzysztofem Bosakiem na dołek i mieliśmy pacyfikację manifestacji, która była w prawie, w ówczesnym prawie do zgromadzeń, to może stwierdzić, co ja tam mówiłem.